Szanowni Państwo, rozpoczynamy program ogólnopolski Profilaktyka Aty, który do Lęborka zaprosił Urząd Miasta Lęborka oraz Powiatowe Starostwo. W Lęborku, Szanowni Państwo, gospodarzem tego programu jest także Komenda Miejska Policji w Lęborku. Bardzo prosimy Państwa o nierejestrowanie spektaklu w całości. Prosimy także o wyłączenie telefonów komórkowych. Przywita Państwa Komendant Powiatowy Policji w Lęborku, pan inspektor Jacek Partyka. Witam serdecznie Państwa. Bardzo się cieszę, że tyle osób zgromadziło się w tym miejscu i w tym czasie. Na wstępie naszego spotkania pragnę serdecznie przywitać pana Grzegorza Jach, pana inspektora, pełnomocnika, komendanta głównego, który dalej poprowadzi to spotkanie, osoby odpowiedzialne i za ten autorski, za prowadzenie tego autorskiego programu policji na terenie kraju. Pragnę serdecznie przywitać pana wicestarostę powiatu lęborskiego, pana Macieja Barańskiego. Witam serdecznie radnego sejmiku województwa pomorskiego, pana Czesława Elzanowskiego. Bardzo się cieszymy, że pan przyjechał do nas. Witam serdecznie panią wiceburmistrz miasta Lębork, panią Alicję Zajączkowską. Z pani obecności, pani burmistrz, też się bardzo cieszymy, proszę mi wierzyć. Witam serdecznie naszego przyjaciela, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku, pana Jana Drost. Witam również gościa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego, pana nadkomisarza Marcina Potrykus. Witam serdecznie uczniów, nauczycieli, policjantów, przedstawicieli innych instytucji i wszystkich, których nie wymieniłem, którzy do nas przybyli i będą się cieszyć razem z tej uroczystości. Dziękuję ślicznie jeszcze raz. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, to wielka chwila dla Państwa miasta i Państwa powiatu. Wszędzie tam, gdzie program ogólnopolski Profilaktyka Aty od 9 lat przyjeżdża w nasze ważne miejsce kraju. Na stronie internetowej www.padpolicja.gov.pl czyta o tym cała Polska. 120 tysięcy odsłon miesięcznie. To również informacja, która przechodzi przez stronę policja.pl. 2 miliony odsłon miesięcznie. Tyle osób dowie się, że program PAD właśnie tutaj, w Lęborku, ma swoją inaugurację. Od kilku dni, proszę Państwa, przygotowywaliśmy się do tego, co dzieje się w tej chwili. Od kilku dni pracowała grupa, by dzisiaj obwieścić miastu i światu, że oto przychodzi na świat kolejna grupa w programie Profilaktyka Aty, a jest takich już prawie 100. Proszę Państwa, będzie to 87. grupa w kraju, od Gdańska po Rudę Śląską, od Białegostoku po Wrocław. Dzisiaj do ogólnopolskiego programu Profilaktyka Aty przystępuje Państwa miasto, Państwa powiat i to jest ta chwila, kiedy mówimy z wielką dumą i słyszy to poprzez stronę internetową cały kraj, mówimy to ważne dzisiaj słowo Lęborg. Witamy w Lęborku, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy o profilaktyce twórczej, rozmawiamy o tym, że uzależnienia, że narkotyki, że dopalacze, że przemoc, że nienawiść, że cyberprzemoc niszczy młodych ludzi. Ale czy to prawda? Czy to jest tak, że rzeczywiście jest o czym rozmawiać? Bo być może jesteśmy przewrażliwieni. Proszę Państwa, być może my dorośli wcale nie mamy racji. Ważne jest w programie PAT również to, co myślą młodzi ludzie. Poznajmy pierwszego gościa w naszym programie, który jak ma na imię? Kacper. To jest Kacper. Przywitajcie Kacpra. Dzień dobry, brawami. To jest Kacper. To jest Kacper, czy to jest tak, że my dorośli, my rodzice, przede wszystkim rodzice, że my policjanci, my nauczyciele, pani burmistrz, pan starosta, radni, jest pan sekretarz miasta, policjanci tutaj z tak wysoką szarżą, Państwowa Straż Pożarna, nie tylko my dorośli, którzy martwimy się o twoje pokolenie. Ile masz lat?
15. My też kiedyś tyle mieliśmy. Teraz o nas też się ktoś martwił. Teraz my się martwimy o twoje pokolenie. Martwimy się o ciebie. Czy my jesteśmy przewrażliwieni? Czy to jest tak, że dorośli nie mają racji? Że narkotyki i dopalacze w ogóle nie dotyczą twojego pokolenia i to tylko wymyślili sobie dorośli, a tak w ogóle to nie ma żadnego zagrożenia? Nie, no narkotyki są. Nie da się ukryć, tak? I ma pan rację, no. Czy to jest zagrożenie dla twoich rówieśników w Polsce? Tak. Dlaczego? Dlaczego to jest zagrożenie dla twoich rówieśników? Narkotyki są wszędzie, tak? Każdy ma do nich teraz dostęp i myślę, że raczej... Dlaczego to jest zagrożenie, jak sądzisz? Dlaczego? Zagrożenie dla zdrowia przede wszystkim. Przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia, powiedział Kacper. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. To znaczy, że warto o tym rozmawiać, czy to jest strata czasu? Warto. Powiedział Kacper. Dziękuję bardzo. Brawa dla ciebie. Dziękujemy serdecznie. Był to pierwszy gość w naszym programie. Proszę Państwa, ale oczywiście będziemy rozmawiać z wszystkimi. To zdanie Kacpra będzie wracało dzisiaj w naszym programie. Mówimy, że najważniejsze jest zdrowie, powiedział Kacper, a ja powiem szerzej. Najważniejsze jest wasze życie. Jeżeli połączymy te pojęcia w jedno słowo, to usłyszymy tutaj z balkonu, gdzie jest Lęborska Grupa PAD, że najważniejsze jest... Bezpieczeństwo, wasze życie i zdrowie, dopiero na tym fundamencie, na fundamencie życia i zdrowia, które jest zagwarantowane, które jest świadome, które jest gotowe do tego, by chronić się przed złem, by chronić się przed uzależnieniem, by chronić się przed utratą zdrowia, jak powiedział Kacper, tak bardzo ważnego, dopiero wtedy, kiedy myślimy odpowiedzialnie o bezpieczeństwie, dopiero wtedy ma sens uczenie się matematyki, języka polskiego, spełnianie swoich pasji, granie na gitarze, podróżowanie, turystyka, sport, dopiero wtedy to wszystko ma sens. Jeżeli mamy świadomość postawy odpowiedzialnej za nasze życie i zdrowie, bo dopiero ten fundament daje szansę, by na nim budować i rozwijać osobowość młodego człowieka. A zatem, proszę Państwa, ten głos Kacpra, który będzie powracał, mówi o tej odpowiedzialności, o życiu i zdrowiu. I dzisiaj program Profilaktyka Aty temu będzie poświęcony. Szanowni Państwo, w Lęborku od kilku dni pracuje grupa, którą za chwilę teraz ogląda nas z balkonu, ale za chwilę będzie przed Państwem grała swój spektakl, który wczoraj o godzinie 19 pokazała rodzicom. Na tych miejscach, gdzie teraz Państwo siedzicie, wczoraj siedzieli ich rodzice. Mówiliśmy do mamy i taty. Mówiliśmy do ich przyjaciół, rodzeństwa, dziadków. Dzisiaj Dzień Dziadka pozdrawiamy. Proszę Państwa, bo są z nami także tutaj dziadkowie na sali. Bardzo za to dziękujemy. Proszę Państwa, mówiliśmy właśnie do pokoleń, jakie to ważne, że rodzice wspierają, że rodzice są gotowi na rozwijanie kreatywności młodego człowieka, że są gotowi, by go wspierać. Za chwilę usłyszymy słowa w tym spektaklu: jesteś dla mnie ważny, kocham cię, możesz na mnie liczyć. Czy każdy takie słowa w swoim życiu usłyszał? Każdy, kto ma 14 czy 17 lat, czy każdy. A jeżeli nie usłyszał, to czy potrafi sobie z tym poradzić, kiedy słyszy inne, jesteś beznadziejny? Czy potrafi sobie z tym poradzić? O tym dzisiaj również będziemy rozmawiali w spektaklu Sekret. O tym rozmawialiśmy wczoraj z rodzicami na tej sali. Tutaj wzruszone mamy płakały, tatusiowie też tak po męsku wzruszali się tym spektaklem, będąc dumnymi ze swoich córek i synów. Bo to oni w twórczej profilaktyce rówieśniczej rozmawiają ze sceny z rówieśnikami, dlaczego to jest ważne. Dlaczego ten dialog rówieśniczy jest ważny. Dlatego, że w badaniach programu Profilaktyka Aty 40% gimnazjalistów odpowiada, że najpierw porozmawia ze swoim rówieśnikiem. 40%. Najpierw porozmawia ze swoim rówieśnikiem o swoich problemach. To jest bardzo ważny sygnał, informacja dla nas dorosłych, nie na tę chwilę. Ale dzisiaj mówimy o tym, że w tej profilaktyce rówieśniczej oprócz super potrzebnych, ważnych i wszędzie obecnych w kraju specjalistów, lekarzy, terapeutów, psychologów, psychiatrów, nauczycieli, policjantów, specjalistów, jest jeszcze jeden bardzo ważny partner. Bardzo ważny partner. I tym partnerem jest sama młodzież. Sama młodzież gotowa do tej kreatywnej postawy, żeby swojemu kumplowi, jak wierzę, że Kacper by to zrobił, powiedzieć, kiedy zapyta, co z tymi narkotykami i dopalaczami, nie bierz tego. Nie bierz, bo szkoda twojego zdrowia, powiedział Kacper. Nie bierz, nie sięgaj, nie inicjuj, nie zaczynaj,
bo łatwo jest wejść, łatwo jest zacząć. Ta inicjacja jest prosta. Pytanie jest, jak wrócić? Jak wrócić? Bo jeżeli na takim sześcianie stanie ktoś i powie, zobacz, te narkotyki są w zasięgu ręki, weź. Pytanie jest takie, czy stanie ktoś inny z innej strony i powie, wróć. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, ale najpierw spójrzmy na ekran. Szanowni Państwo, program Profilaktyka Aty, cały kraj. Dzisiaj mówimy o tym z wielką dumą, że tak duża grupa młodych ludzi właśnie w twórczej profilaktyce rówieśniczej mówi swoim kumplom, mówi swoim koleżankom i kolegom, nie sięgaj po narkotyki, po dopalacze, przemoc, alkohol, nie rób tego. Żyj kreatywnie, sport, harcerstwo, taniec, turystyka, muzyka, teatr, rób coś fajnego, film. Zdjęcia, zobaczcie, z pasji może być fotograf zawodowy, który potem w życiu będzie robił zdjęcia i będzie to jego praca. Rób coś fajnego, ucz się, to jest twój czas, teraz. Szkoła otwiera ci takie możliwości, środowisko daje ci takie możliwości, kultura, pani burmistrz, pan starosta. Dziękujemy za to, podziękujcie brawami za to władzom samorządowym. Dziękujemy za tę gotowość, pani burmistrz, panie starosto. Za tę gotowość, bo proszę Państwa, o taką gotowość chodzi. Miasto jest także dla młodych ludzi. Miasto nie jest tylko dla władzy. Miasto nie jest tylko dla policji. Miasto nie jest tylko dla waszych rodziców. To miasto jest także dla was młodych obywateli tego miasta Lęborka, tego powiatu Lęborka. Wy macie tutaj swoje prawa, a dorośli mają także obowiązki, troski o was. I dzisiaj, zobaczcie, tutaj są na sali obecni, właśnie by mówić, że ta troska o was jest dla nich tak bardzo ważna. Bardzo proszę, żebyście serdecznymi brawami przywitali wszystkich nauczycieli, opiekunów, wszystkich gości tego programu. Brawa dla Państwa. Bardzo proszę. Na ekranie społeczność programu PAD, prosimy o film. Społeczność programu PAD spotyka się na przystankach PAD, ale przystanek PAD to kilka dni w czasie wakacji bez alkoholu, bez narkotyków, bez przemocy. Ktoś mówi, panie Grzegorzu, co pan opowiada? Na 14-latki, 17-latki przez tydzień nie piją, nie sięgają po alkohol, po dopalacze. Otóż nie sięgają. Otóż nie robią tego. I możecie porozmawiać z każdym patowiczem w tej sprawie. Nie ze mną, ale ze swoim rówieśnikiem. Zobaczcie, jak to wygląda. Kreatywna profilaktyka. Poprzez to, że jesteśmy razem, że nikt nie jest sam. Nikt nie czuje się obco. To jest Konin. Zaczynaliśmy na pierwszym przystanku PAD Warmia i Mazury. Piękna miejscowość Miłomłyn, niecałe 100 osób. Nidzica, zamek w Nidzicy 250, na Mazowszu w Płocku było już 500, w Lublińcu, na Śląsku było już 1000. A proszę Państwa, tutaj w Łodzi w te 2 lata temu Atlas Arena, 2500 i na Piotrkowskiej Patosfera, a to Konin i władze miasta z prezydentami tego miasta. 3 prezydentów z 3 różnych partii, to też ciekawostka. I proszę Państwa, otóż tutaj w Koninie 3000 ludzi na rynku. 3000 mówiło o tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, że narkotyk to jest samotność. Właśnie formą sztuki, formą teatru sztuki ulicy, formą muzyki, formą tańca przeszliśmy przez Konin, by powiedzieć, że PAD zaprasza. 3000. Popatrzmy, co działo się w Koninie. Z nami pierwsza dama Rzeczypospolitej, Anna Komorowska, która odwiedziła nas na 1 godzinę i razem z nami czytała konwencję o prawach dziecka, a na niebie grupa Żelazny z Poznania wykonała serce. Czytamy konwencję o prawach dziecka, bo w tamtym roku, pamiętajcie, Polska, Organizacja Narodów Zjednoczonych ją przyjęła, ale Polska jest tym inicjatorem. Konwencji o prawach dziecka. Tu pozdrawiam Was serdecznie w imieniu pana ministra Marka Michalaka, rzecznika Waszych praw, rzecznika praw dziecka, którego ja mam zaszczyt być społecznym doradcą. Tak było w Koninie. Posłuchajmy, popatrzmy. PAD na ulicach Konina. A to rodziny. W PADzie urodziły nam się dzieci. Mamy już wnuczki w PADzie. To a propos Dnia Dziadka, pozdrawiając raz jeszcze. Właśnie mamy już całe rodziny. Taki był Konin. Bardzo dziękuję serdecznie za film. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, to jest społeczność programu PAD. Mnóstwo filmów znajdziecie na stronie padpolicja.gov.pl. Zajrzyjcie tam. Ale tam również pojawią się filmy z Lęborka. Dzisiaj nasz program będziemy kończyli teledyskiem z tego miasta, które przygotowała młodzież stąd. Bardzo dziękuję za cierpliwość pani burmistrz i panu starostowi. Panu staroście, przepraszam. Panie starosto, pani burmistrz, czekaliście Państwo rok.
rok na przyjazd programu i inaugurację programu PAD. Można było nie czekać, można by było powiedzieć, że to za długo, że nie warto, ale dziękuję za Państwa determinację, bardzo za to Państwu dziękuję i przepraszam, że tak długo, ale dowiadywaliśmy się o Was, bo ten kalendarz naszej obecności w Polsce, tak jak widać teraz, jesteśmy tu u Was w Lęborku, nie w innym mieście, jutro zapraszamy grupę z Lęborka do Gdańska, a jeszcze z Gdańska jedziemy do Pruszcza Gdańskiego, a jeszcze po południu spotkanie z prezydentem Torunia. To proszę Państwa, tak wygląda nasz kalendarz. W związku z tym przepraszamy za to, ale nie dlatego, że nie chcieliśmy przyjechać do Lęborka, tylko dlatego, że cała Polska dzisiaj w tym działa i w związku z tym ten czas się niestety wydłuża, ale jesteśmy tu i teraz w Lęborku i za chwilę spektakl. I dziękuję za to, że tu w Lęborku profilaktyka twórcza nie zaczęła się wczoraj. Od spektaklu dla rodziców, dla rodzin, które tutaj wzruszone oklaskiwały swoje dzieci. W tym spektaklu, który za chwilę przed Państwem. Ale zaczęła się dużo wcześniej. Zaczęła się od wielu lat. Gratuluję pedagogom, nauczycielom, wszystkim tym, którzy realizują te działania. Samorządowcom i policjantom wspierającym te działania. Ta profilaktyka zaczęła się dużo wcześniej, ale to właśnie dzisiaj o tej profilaktyce z Lęborka będziemy mogli mówić w całej Polsce głosem programu Profilaktyka. A Ty, bo już jutro Lęborg będzie w Gdańsku i w Gdańsku będziemy mówić Lęborg. I jak się cieszy pan naczelnik Wydziału Prewencji, że jutro w Gdańsku podejmie właśnie stąd grupę i będzie mógł być dumny i powiedzieć tak, w województwie pomorskim działa tyle patowskich grup, kilkanaście patowskich grup, proszę państwa, działa w waszym województwie. To jest jedno z najlepszych pod tym względem województw w Polsce, obok Mazowsza, obok Lubelszczyzny, obok Wielkopolski, obok Śląska, obok Kujawsko-Pomorskiego. Właśnie Pomorze. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I proszę Państwa, czas na to, żeby jeszcze poznać ludzi, którzy budują ten projekt, jeszcze dzisiaj będzie. Ale teraz bardzo bym prosił, żebyśmy wszyscy spojrzeli jeszcze raz w głowie i przypomnieli sobie słowa, spojrzeli, jak wyglądał przed chwilą przed Wami Kacper, ale słowa ważniejsze, które Kacper powiedział, że najważniejsze jest zdrowie, najważniejsze jest życie, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Za chwilę spektakl. Oczywiście można o tym opowiadać, można Państwu rozdać ulotki, ale Pani Burmistrz i Pani Starosta tego nie robią. Dlaczego? Dlatego, że ulotki gdzie trafiają? Masz rację, do kosza na śmieci. I tam trafiają publiczne pieniądze, wydawane na ulotki w profilaktyce, bo młodzież ich po prostu nie czyta. Natomiast jeżeli to jest działanie twórcze, jeżeli to jest działanie kreatywne, jeżeli to jest wspieranie nauczycieli, policjantów, samorządowców, strażaków, instruktorów teatralnych, tanecznych, turystycznych, w działania z młodym człowiekiem, to to ma szansę. Nie papier, nie segregator, nie szafa zamykana o 16:00. Ale działanie z człowiekiem, to ma szansę. I za takie działania trzymamy kciuki. I za takie działania realizowane wszystkim Państwu dziękujemy. Brawami raz jeszcze. Bardzo o to proszę. Chcecie znać mój sekret? Usłyszycie za chwilę słowa ze sceny. To macie. To macie. Weźcie. Weź. Pierwsza działka za darmo. Weź. Wszyscy biorą. Możecie usłyszeć takie słowa, które są nieprawdziwe, bo to nieprawda, że wszyscy biorą. Ale tak wam powie dealer narkotyków. Dlaczego? Dlatego, że wtedy łatwiej was jest namówić, żebyście przekroczyli ten Rubikon, żebyście zaczęli, żeby była inicjacja, żeby do organizmu wprowadzić pierwszy środek psychoaktywny. Po co? Po to, żeby później wprowadzić go drugi raz. Po to, żeby wziąć dopalacz czy narkotyk po raz kolejny. Tomasz Piątek napisał książkę Heroina. Pokazuje w niej cały proces uzależniania się, gdzie człowiek oddaje wszystko, wszystkie swoje oszczędności, wszystko, co ma. Potem zdobywa inne rzeczy, które już nie należą do niego, a na końcu sprzedaje siebie. Bo tak działa uzależnienie. Taka jest siła uzależnienia. Taka jest siła, która wydobywa się stąd z organizmu, chce brać, chce jeszcze. Będą skamleć, będą błagać, będą prosić, daj nam jeszcze, przestało działać. A dealer powie, nie, teraz to musisz zapłacić. Kasa. Jesteście nikim. Jesteście nikim. Usłyszycie takie słowa. Nie macie twarzy, imienia i nazwiska. Nie istniejecie jako ludzie. Wasze istnienie nie ma żadnego znaczenia.
nie ma żadnego podmiotowego wyglądu, nie ma żadnej osobowości, nie ma żadnej pasji. Jesteście nikim. Dla dilera narkotyków wyłącznie portfelem. Żaden dealer narkotyków nie patrzy na wasze umiejętności, na wasze talenty, na wasze uczucia, na waszą wiedzę z matematyki czy z geografii. Żaden dealer nie patrzy na wasze pragnienia, na wasze pierwsze zakochanie, na wasze wyjazdy, na wasz rower, na wasze deskorolki, na to, co piszecie, na to, jak pięknie chcecie żyć. Nie ma to dla dealera narkotyków żadnego znaczenia. Liczy się tylko, kasa, tylko wasz portfel. Dla dealera waszą twarzą jest wasz portfel. Żeby wyciągnąć z niego pieniądze. Biegnij! Szybciej, szybciej! Nie daj się wyprzedzić, szybciej, zobacz. Inni biegną za tobą. Wyścig, wyścig, wyścig! Tak łatwo was jest wepchnąć w takie bezmózgowie. Tak łatwo was jest wepchnąć w taki wyścig, w którym można zdeptać kogoś, kto jest słabszy. Można nie zauważyć, że inny człowiek, a człowiek to brzmi dumnie, potknął się i leży koło was i można go zdeptać. Można mu zrobić krzywdę, można go izolować w grupie, można mu powiedzieć, źle wyglądasz, co ty masz za ciuchy, co ty masz za telefon, jak ty się uczesałaś. Przykro. Nie to, jaką mamy fryzurę i metkę pod kołnierzykiem. Nie to, jaki mamy telefon i laptop. Nie to świadczy o nas. Ale to, kim jesteśmy. Rozmawiajcie o tym. Rozmawiajcie o tym, co znaczy dla was wartość człowieka. Jak ją oceniacie? Jeżeli oceniacie wartość człowieka przez telefon, jaki ma i ciuchy, jakie nosi, to zastanówcie się, czy problem nie jest w was, a nie w nim? Porozmawiajcie o tym ze sobą i ze swoimi rodzicami. Ten wyścig, ten bieg po sukces, to, że musisz być najlepszy. Nie, to ja muszę być najlepszy. Za wszelką cenę. Jaką ma cenę? Jaka jest cena tego wyścigu? Gdzie w tym wyścigu jest miejsce dla koleżanki? Dla kolegi, dla przyjaciół, dla uczuć, dla waszego piękna, bo jesteście pięknymi ludźmi. Nie dlatego, że tak wyglądasz i nie musisz poprawiać grzywki, bo jest okej. Nie chodzi o twoją grzywkę. Chodzi o to, co jest w twojej głowie. Chodzi o to, jak myślisz, bo piękno jest w tobie, a nie w twojej fryzurze. Dzisiaj, szanowni państwo, rozmowa z waszymi rówieśnikami w spektaklu edukacyjno-profilaktycznym, który już za chwilę. Usłyszycie okropne słowa na scenie, ale usłyszycie piękne i ważne słowa na widowni. Zapamiętajcie je, to ważne.